Udało mi się jakoś wydostać z terenu lotniska tego zagrodzonego, bo tam bramka była zamknięta, a tu wyraźnie pisze zakaz wstępu. O, na płytę lotniska. A ja tu byłem cały czas, krążyłem, żeby tylko wyjść z tego ogrodzenia. Wreszcie mi się udało znaleźć tam takie miejsce, gdzie ta siatka była niżej. Ajajajaj, z przygodami. Oczywiście tutaj cały czas mamy tą płytę lotniska. My teraz idziemy wzdłuż miejskiego ścieku. Tak zwany smródki. Tam gdzieś po drodze sobie zrobimy jeszcze jeden odpoczynek. Zastanawiam się, jak wracać, bo stąd tą samą trasą mi się za bardzo nie chce, ale może wrócimy energetyków ulicą wzdłuż Kasztorany, obok Kasztorany. No tu jest całkiem względnie się idzie, bo to jest taka żwirówka, no ale jednak rowerem nie jest to do pomyślenia. Tam, gdzie jest na słońcu otwarty teren osłoneczniony, to wtedy jest lepsza ta droga. Oprócz tam kilku jakichś kałuż. Idzie się całkiem dobrze. Pokażę tą smródkę, jak ona wygląda. Bo tu są takie jary, wodospady. No właśnie, tam te ścieki spływają. I płyną sobie tam, siną dal.
do oczyszczalni. No właśnie, tak to wygląda. No ale my musimy wracać na drogę. I podążać w kierunku obwodnicy. No tutaj zawsze rowerkiem wjeżdżam na lotnisko, ale teraz będzie trudno, bo tam ta bramka zamknięta jest. Przerzedzili tutaj las, powycinali, jak zwykle przemysł kwitnie, drewna. O, helikopter wraca. O, musimy tu przejść, bo będzie trudno. Tam zbyt wiele jest lodu. Tu też byśmy gdzieś wyszli, tylko gdzie? A, to nie będziemy już wracać do osiedla, do przylepu. Bo już pokazywałem przylep. No, mam już w nogach przeszło 10 kilometrów, jakby nie było. Dobrze, że pogoda jest, słońce świeci. Cały czas idę wzdłuż tej smrutki. A przed nami jeszcze droga długa.